Dzień dobry wieczór, z tej strony Podobni Starki i cóż, Talented. I dziś ponownie próbujemy zmierzyć się z mistrzostwem poziomu 11, jako bandyta w skinie gangstera, z umiejętnościami rzut monetą, szybsze przeładowanie i leczenie się za podnoszenie pieniędzy. No więc rozpoczynamy przebiega i zobaczymy, dokąd nas zaprowadzi. Tak. Pierwsze co to hit monetą. Czemu nie można się bawić takimi pierdołami? Ale tak. Dobra. Definitywnie. Jeśli chodzi o moje preferencje na start. Nie będę was ukłamywał. Moneta jest top 1. Nadal mnie ugryzą, bo nie umiem dobrze zarządzać wszystkim. Ale no niestety. Ja po prostu i moja... Oto. Ale tak. Moneta. Lepsza jest niż ten proszek. Nie powiem, że na pewno jedyna słuszna, ale lepsza. I tak. Na pewno co trzeba robić, to będę musiał inwestować w przeładowanie, w życie i w zasięg. Inne pociski. Świetna rzecz. Też mogę. Ale przeładowanie. Życie. Chcę iść po prostu bezpiecznie. Im szybciej będę przeładowywał, tym oczywiście szybciej będę mógł atakować, mniejsza być potrzeba tam. Danie monetą. I teraz właśnie przy okazji rzuciłem, ale niestety tak jakby... No niestety się zmarnowała, więc całe szczęście udało się odzyskać. Tak, jeśli chodzi o same monety też, chciałbym postarać się wygenerować ich jak najwięcej. Głównie dlatego, że jest osiągnięcie z tym związane. I skłamałbym, gdybym powiedział, że jest to mój teraz priorytet, ale no nadal fajnie byłoby je zdobyć, więc... Znowu, po prostu... Będziemy też musieli pomyśleć o tym, żeby mieć szczęście wysoko i tak dalej, ale okej. Okay. A no co, będą dłuższe, tak czy inaczej biorę przeładowanie. Czy też mówiłem, że trzeba będzie... U, co to jest? O, to definitywnie trzeba wziąć. I to czym prędzej. Chciałbym nawet, że zaryzykuję. Tak. Co jak co, talent świetny i tak dalej, ale dodatkowy pocisk. W sumie to jest dodatkowe 3 obrażenia na ataku, więc... Okej. Zestrzelona. Teraz tak, póki idą gluty czy szczurki, co nie ma problemu. W szczególności, że czy glut czy szczurek jestem w stanie po prostu... Nawet w kryzysie rzucić monetę. A moneta jest po prostu w stanie w 100% ich wyeliminować bez żadnego ryzyka. Ale tak, jak zaczną przychodzić oczka częściej, to no, będzie trochę gorzej, powiedzmy sobie szczerze. Nie powiedziałbym, że tragicznie, ale nadal trochę gorzej. Niemniej jednak, jak widzicie, nawet z nim jestem w stanie sobie poradzić. Jeśli się trochę oczywiście poskupiam, a z tym też bywa różnie. Monety na 23, co jest trochę smutne, bo liczymy też, że będziemy mieć tu więcej, szybciej będzie się generować i tak dalej, ale dobra. Co jak co? Okej, jak w tym jesteśmy, definitywnie tak, definitywnie tak. Tak, definitywnie tak. I w następnej rundzie mamy to. Potrójne pociski. Tak, potrójne pociski. Ja i moje polackie gadanie. Czasami nawet sam siebie załamuję tym, jak bardzo nie umiem po polskiemu gadać. Może inaczej, jak bardzo gadam po polskiemu zamiast po polsku. Też można tak to określić w sumie. O, ciekawe. Moneta chyba może nawet trafić zakopaną mysz. Jeśli tak jest, to fajnie. A jeśli mnie się wydawało, to... Okej. Okay. Ja to jednak faktu, że tak... Jakimś cudem sobie daję radę. I no... No jeśli byście się zastanawiali, czemu tak mogę mniej gadać, a mniej dynamicznie czy cokolwiek, niż zazwyczaj, to odpowiedź jest bardzo prosta. Nagram ten odcinek, tak? I żeby nie było, nagram go znacznie wcześniej, czym będzie miał premier na YouTube, głównie z jednego powodu. W najbliższych czasach, czy w najbliższych dniach, jak to tak zwane, a niekoniecznie będę miał możliwości na nagrywanie komfortowe, więc trochę można to tak określić, że... Teraz się męczę z tym, żeby nagrać jak najwięcej... Jakby to najwięcej określić?
Męczę się trochę, żeby jak najszybciej nagrać na zapasy, delikatnie mówiąc. Powiedzmy, że jest... Trochę można powiedzieć klasycznie, nieludzka pora. Ale tym razem jest nieludzka pora w drugą stronę zazwyczaj. Bo tutaj mogę tak zadzić tajemnicę, zazwyczaj staram się nagrywać bardzo wcześnie. No, to bardzo wcześnie nie mam na myśli, że specjalnie, nie wiem, budzę się o 4 czy coś, żeby to nagrywać. A nie. Bo to w sytuacjach takich, że staram się po prostu, jeśli wcześniej wstanę, to przy okazji nagrać coś, zanim reszta osób przyjdzie. I przy okazji tak, trzeci pocisk jest wystarczający, żeby poradzić sobie skoczkami, więc... Ktoś mi mówi, że może się udać, ale nie dlatego, że będzie mocny build czy coś. Nie, co nie. Oczywiście potem wykupię też takie rzeczy jak te fajerwerki, tak dalej, żeby było jeszcze więcej pocisków. Bo jak wiadomo, to może nas ratować dobrze. Ale nie zastąpi to jednak solidnych rzeczy, takich jak gwarant większej ilości pocisków. Coś tego typu. Ale no, kontynuując... No, dobra. Jakoś właśnie się zbliża to wszystko, to tym razem, powiedzmy, że w jeden dzień, mimo tego, że miałem dużo do zrobienia w ciągu samego dnia, postanowiłem nagrać więcej i w ten sposób tu jestem. Trochę już wykończony, wymęczony, powiedzmy, intensywnym dniem, żeby tak to najlżej określić. A no, odcinek sam się nie zrobi. I żeby nie było nic, nie tak, że robię coś ponad swoje siły. Nie. Prawda jest taka, że nadal stwierdziłem, że chcę i tym podobne, więc no. I teraz tak, wylepszenie sklepów. Tutaj do Confusa. Kryty i mocniejsze krytowanie, oczywiście, że co. Uuu, już się coś pozmieniało. I podobie mnie się, co. Więc dobra, pierwsza rzecz. Okej. Okay. Więcej złota, szansa na więcej złota za krytyki. Okej. Okay. Szansa na rzucanie sztyletami. Fajna tutaj granica z tą... Podobie mnie się. I to nawet bardzo. Bardzo mi się podobie. Ale tak, w takim wypadku wiadomo już, pod co gramy. Kryty. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja jestem zdania, że jak najbardziej mogę inwestować w crit rate'a. Crit chance, czy... W sumie nazywać. W sobie większość gier nazywa to po swojemu różnie, więc powiedzmy szansę na trafienie krytyczne, tak po polskiemu. Żeby po prostu nie zagłębiać się w to, jak co jest nazywane w jakiej grze. To będzie niebezpiecznie. I tak swoją drogą jeszcze mogę wspomnieć o tym wszystkim. To ostatnimi czasy, ostatnimi dniami, trzeba mieć taką trochę rozkminę. Co, żeby nie było, nie jest nic szczególnego. Ale tak zastanawiam, ile po prostu czasu musiało być poświęcone temu Talented, jeśli chodzi o koncept. Coś tak prostego, jak stoisz na środku, atakujesz w 4 strony, są wrogowie, każdy wróg ma trochę inne właściwości, na zasadzie ten szybciej chodzi, ten wolniej, tego trzeba uderzyć więcej razy, tego mniej. Jaki to taki prosty koncept? Po prostu niczym... Niech to nawet powiem w ten sposób, z czasów początków konsol, grani, ha? Stał się czymś takim świetnym. A tutaj co w ogóle jest? O! Też się przyda zgarnąć czym prędzej. Dobra. Pytanie teraz sobie, w co najpierw idę. W to, bo to jest potężna zdolność. Jest tak, szans na te nożyki. Zdecydowanie i tego bym nie zgarnął, więc... Mogę zgarnąć. Idealnie mamy większą szansę na to, żeby zostać nożyczkami. Nożyczkami, nożykami, nożami, sztyletami. Jak zło, tak zło. Istotne. Bo co tak jest istotne, to, że nawet jak będziemy nimi rzucać, możemy zarobić dzięki temu jeszcze więcej za chwilę. Tylko tamte też wykupię. A tak. Taki z potrójnym demandem. Wydaje mi się, że to może być coś, co naprawdę nas podratuje w sytuacjach, kiedy będą wielkie fale i każdy pojedynczy wystrzał będzie cenny. Pewnie tak. Ale dobra, na razie nie muszę się przejmować. Po prostu skupił się na tym, żeby wrogowie przychodzili, ginęli, żebym nadążał ze strzelaniem. Tak, zrobiłem to, co pewnie będzie moją zgubą. Ale tak, włączyłem tempo raz dwa, bo chciałem sobie zobaczyć po prostu, jak pójdzie. Fajnie. Jak
jest zbyt szybko, zbyt dużo i tak dalej, to naprawdę nie przejmujcie się, nie wydaszcie tym idiotom, żeby to trzymać w tym momencie. Nie tym razem. Za dużo razy zresztą zrobiłem, więc tak. Mimo wszystko chyba jednak się udało dosyć dobrze to rozwiązać. 8 poziomów, ładnie, ładnie. Teraz pytanie w sumie, co tak najlepiej wziąć w tym momencie. Na pewno idę po to, nie ma przebacz. A, powder cake. Okej. Jedna rzecz. Nie, żebym tego nie potrzebował w tym oto momencie, ale tak. Teraz tak, tutaj widzę dodatkowy pocisk na ostatnim tym strzale z magazynku. Zdecydowanie warto wziąć. Szansa monetę. Takie proste coś, jak to, że mam większą... Znaczy, mam szansę na monetę za krytyka. A, co to jest? O, fajnie. Łącząc z tym, że każda moneta daje mi procent na krytyka, jest naprawdę... świetnie. A teraz pozwólcie, żeby nie ma wrogów, to łknę sobie mojego wspaniałego pićka. I dobra, zupełnie w ostatniej chwili udało mi się zareagować. Prawie. Trafię być tak rozproszony jakimiś pierdołami, jednocześnie na tyle skupiony, żeby sobie tak poradzić. Nie w moim stylu. I to mocno nie w moim stylu. Nie wiem, co jest nie tak ze mną dzisiaj, ale z jakiegoś powodu nawet ten nietoperz mi nie trafił, że ten nietoperz właśnie tak niespodziewanie mogą mnie pogryźć ładnie. Dla mnie ładnie, ale dla nich to świetna zabawa, świetna rzecz, bo spełniają swoją rolę jako przeciwnicy, którzy mają irytować i szarżować w moim kierunku. Dobra. 29 szans na krytyka, 30. Każdą monetą coraz więcej. Wielbym to. I tutaj mogę powiedzieć, że to jest coś w sumie, co mogę najłatwiej przyrównać do... niskich gierek, w których też często są właśnie takie fajne mechaniki krytów. I są one różne, co prawda, jeśli chodzi o to, jak pozyskiwać dodatkowe kryty. Ale niektóre postacie właśnie mają takie fajne mechaniki jak tutaj. I to, co tutaj widzę właśnie najbardziej z tymi montami, że każda podniesiona moneta daje ci kryta, kojarzy mi się w sumie z mechaniką, czy z dwoma mechanikami. Z dwóch różnych chińskich gierek, jak ja na nie mówię. My tego, że sam w nie gram i osobiście je tyle, co jakoś uwielbiam, ale jestem skłonny polecać niektórym ludziom, którzy są w stanie przejść taką barierę niskiej gry i tego, jakie otoczki mogą się człowiekowi po prostu przyklejać. Jakie... no, po prostu jak mogą na niego patrzeć. Jedna to jest właśnie chyba najbardziej znana chińska gierka w obecnym momencie. A przynajmniej jeśli nawet nie najbardziej znana, to wydaje mi się, że o niej chyba jest najwięcej gadane. Czyli mówię tu o Genshinie. Genshin Impact, czykolwiek. Nie mogę powiedzieć, że to mi się kojarzy trochę z mechaniką jednego właśnie zestawu, co się tam nazywało, artefaktów chyba? Tak, chyba to nazywało się artefakty w Genshinie. Gdzie to tak naprawdę właśnie w tamtym przypadku, za każdym razem, kiedy zmienia się nasz poziom HP-ków chyba, ale to było tak, że nam się zwiększa szansa na krytyka. Mechanika używana przez kilka postaci, tym jedną z mocniejszych w obecnym momencie. Tak znowu chyba Neuvilleta, czegoś tak? Więcej nie powiem, bo... po prostu... nie rozpowiadać. I właśnie kojarzy mi się to z tym głównie dlatego, że tak samo jak tutaj z tymi monetkami, to... samo istnieje się po prostu dzieje, nawet nie trzeba zwracać na to uwagę, bo... podstawowy po prostu element grania danym buildem, daną postacią. No, aktywuje to. Może nie było, każdy to może nosić, ale... właśnie ten Neuvillet jest jedną z postaci, które najlepiej się na tym prezentuje. A drugi przykład to jest zestaw... tam się nie pamiętam, jak to nazywa. Z innej właśnie chińskiej gierki. Takich jakby akcesoriów, które można ubrać postaci. Które to natomiast polegają na tym, że jak się ubije wroga, bo tam jest to... w bitwach pojedynczych. To graturowa. Dalej, a... zwiększa właśnie obrażenia od krytyków. Zawsze jak się zniszczy tego wroga do końca bitwy. To jest też fajne rzeczy. I tak. Chcemy trochę więcej szans na monetę. Czemu by nie? No nie jest aż takie cenne, bym powiedział. Dobra, weźmy zasięga, żeby potem te dwie tutaj wziąć. Tak, to też mi się z tym kojarzy po prostu, bo tak samo tam wrogów zawsze się ubija podczas bitwy. Więc takie to, że zwiększałem się obrażenia od krytyków za ubijanie wrogów do jakiegoś tam górnego limitu, co prawda? W obu przypadkach, bo ten górny limit. A to nie jest aż takie istotne, to jest takie, okej, no, samo się dzieje, to po co na to patrzeć? Jeśli jest odpowiednia postać, czy mam odpowiednie statystyki na tym zestawie,
tyle dobrze, że to, że dajmy na to, nie dostaję bonusu od razu, tylko czy będę na niego czekać, nie przeszkadza, no to to biorę. W tamtym drugim przypadku oczywiście mówię. Bo w Genshinie to raczej się na takie rzeczy nie patrzy, tylko wiesz, że coś się synergiuje cały czas. W tej drugiej, czyli w Star Railu tak zwanym, też właśnie. Jeśli chodzi natomiast o jakieś rzeczy pokroju Withering Waves, które też ogrywam sobie prywatnie trochę, tam nie wiem, czy będą takie niuanse, ale się z nimi przynajmniej nie spotkałem. Ale tak, i właśnie to, jak w tych grach są takie elementy grające, przy czym po prostu integrujące się z mechaniką czasów krytycznych, które same z siebie idą mi. Jeśli się ma odpowiedni po prostu postać, odpowiedni rzeczy, nawet trzeba o tym myśleć, nie patrzeć na to, tylko to się samo dzieje, tak samo właśnie czuję się z tymi monetami. Tym, że one zwiększają kryte. 100% na kryte, tak po prostu. 96% z monet. Coś mówi, że nawet mogę ignorować szanse na krytyki już. Nie, żebym miał zamiar to robić. Ale mogę, jak widzę. Więc tak, mamy jeszcze za mało monet. Wierć sklepy. Jeśli kogoś zastanawia, dlaczego tak jest to, jak mówię, tam jest chyba... Chcesz wydać 400? W jednym sklepie na talenty? Potencjalnie? Dobra. Poczekałem trochę. Można już teraz normalne tempo zrobić. Cieszyć się po prostu tym, jak stabilnie to działa. Nie powiem, że jest to już strategia, którą ugram wszystko. Że jest to skończone, że to dobrze działa. W 100% i że nie ma szans, żebyśmy przegrali. Co to nie? Ale co powiem, to to, że jest to solidne. Nawet nie tyle solidne, że w większości sytuacji nie jestem zmuszony rzucać monetą. Ja przed chwilą rzuciłem dla swojego spokoju, bo się obawiałem, że możemy coś ugryźć. A jednak preferowałbym, żeby wrogowie mnie nie gryźli. Bądź. Ale patrz, no naprawdę to działa. Potem przecież pan to rzeczywiście, że już pod to grałem, więc tym razem będę grał bandytą. Spróbować czegoś innego. Jeszcze raz, bo lubię testować różne strategie. Ale podoba mi się. Jestem w stanie powiedzieć, że fajnie to działa. Zresztą tak samo jak z magiem. Też mam milion różnych fajnych opcji. W ogóle większość klas jak na razie ma różne fajne opcje. No może był z alchemikiem, bo jego jeszcze nie znam. I co mogę powiedzieć, nie wiem jeszcze, jak będzie z wojakiem tak do końca, bo obawiam się, że właśnie wojak może być też taki trochę z ograniczonymi możliwościami. Ja się już pamiętam, że też sprawdzaliśmy trochę i miał świetne rzeczy, ale... Powiedzmy, że nie wiem, jak to będzie tak całkowicie. Tutaj. Tak. To, co my tu mamy? 10 złota. Okej. Większa szansa to, że będziemy zdobywać do kupienia rzeczy, talenty w sklepach. I tutaj Big Shot. Zdecydowanie tak. Jazz Hands. Musimy to zdobyć. A nie, to skut następnego reloada, to nie jest aż takie dobre. Ale dobra. 4 pociski? Nie, dobra, to był tylko jeden strzał. Jakiegoś powodu miałem napisane 4, a teraz już tego nie mam. Chyba, że to było to, że za podnoszenie monety czy za coś tam mam szansę na to, że dostanę dodatkowego strzała. Po prostu go miałem i go zmarnowałem teraz. Też możliwe. Nie, żeby to miało, jak mówię, wielkie znaczenie, wielki sens. Okej, ugryźli mnie. Niestety zdarza się. I tak. Czyli trochę mnożnik. Ale nie powiedziałbym, żeby to była tragedia. Tak sobie radzę przyzwoicie. Chociaż jak patrzę te hapeki, może i tak dokupić ich trochę więcej, jak zobaczę gdzieś na drzewku w pobliżu rzeczy, które i tak chcę zgarnąć. Hapeków nie jest tutaj za dużo. A zawsze jest ich za mało. W szczególności im dalej będę lazł w te zagrożenia mistrzostwa difficulty, jak zwał tak zwał. Wiesz, po prostu lepiej inwestować w duże ilości życia. Im wyższy poziom trudności, tym oczywiście mam większe pole na popełnienie błąda. A taka duża ilość może trochę podratować w przypadku, kiedy ktoś będzie chciał właśnie popełniać błędy, bo jest mnogi. Częściej popełnia te błędy niż jest ich świadomy. Ale dobra, mimo wszystko się udało, świetnie, 7 punktów. Co tu miałem zdobyć, tak właściwie, bo już zapomniałem. Ale to coś konkretnego, a na pewno
przeładowania. Okej, pakiet talentów możemy tam dokupić. Tak. Proszę, czy zasięg i tak dalej na ostatnich pociskach, czy przeładowanie? A weźmy na ostatnich pociskach te lepsze rzeczy. I dobra. Dobra. 20 minuta. Od 13. Okej, okay. Przez przypadek nie wyłączyłem prędkości raz, dwa, przez co mnie ugryźli. Ale spokojnie, tak jest. Może nie tyle co dobrze, co znośnie. Tak, jeśli uda się to przejść, co mam nadzieję, w tym epizodzie prawdopodobnie znowu wsiądę do wojaka. Tak od razu już mówię. Dlatego, że naprawdę, jeśli chodzi o tego wojaka, to dla mnie nadal jest on taki... Nie powiem niedopracowany. Bo podoba mi się, ale nie odkrycę, to jest chyba najlepsze. Dlatego też po prostu chciałbym więcej pograć, żeby może naprawdę zobaczyć jakieś świetne rzeczy, które można zarobić. Akurat wiem, że jest ich trochę, jak te nakładanie tych specjalnych efektów na uderzenia bronią. Nie wiem, czy też jest osiągnięcie, jak ostatnio przeglądałem, za nałożenie czterech, czy nawet ileś tam efektów na jedno uderzenie. Wiem, że strategia pod parowanie ataków, teoretycznie podrośnięcie też była. Są jakieś takie kreatywne sposoby, żeby bawić się konceptem walki wręcz w tym miejscu i tak dalej, ale po prostu chciałem to sobie zobaczyć, sam doświadczyć, przejść tym może. Okej. Świetnie. 9 punktów talentu. No. 4, pójdźmy jednak po krytach teoretycznie. Talenta. Wam pakiety talentów są teraz bardzo cenne. No, nie zawsze są bardzo cenne, ale w szczególności teraz, kiedy już wykupiłem te wszystkie takie fajniejsze i teraz zaczynają się już pojawiać tylko te nudniejsze, że tak je nazwę. A jak mówiłem, chcę się bawić tutaj tym wszystkim, odkrywać co, jak, gdzie, kiedy i tak dalej, więc no, warto byłoby szybko wykupić te pakiety. W szczególności, że zostały nam jeszcze tylko 6 nocy, chyba? Tak, jeśli dobrze widzę, to 6. Jest oczywiście 6, bo stąd to jeszcze 7. Więc czasu jest mało. A pomysłów na to, co mógłbym zrobić, bardzo dużo bym odpowiedział. Jak mamy 100% na krytyki. Naprawdę chyba powinien przestać inwestować w kryta, bo jak tak patrzę, to on sam się wbija do setki, to bardzo szybko. Ale to głównie zasługa tego, jak dużo monet jestem w stanie generować. Co innego, chyba niedługo będę w stanie, powiedzmy, z spokojem ducha pójść do sklepu. Bo kto wie, co tam można kupić, jakie tam będą skarby. Ale dla wszelkiego wielkiego spokoju może poczekajmy jeszcze, żeby miał tak z 1000 monet chociaż. A nawet poczekajmy na falę 20. Ile będzie monet, tyle po prostu wydam tam. No to też jest zawsze opcja. Nie powiem, żeby mnie... był sklep potrzebny teraz w sumie. Jak tak patrzę, naprawdę, no... Bez sklepa też wyrabiam. Ale z drugiej strony, no... Mógłbym naprawdę jeszcze bardziej to wszystko wzmocnić. Pomyślimy o tym. Teraz tak, tak, tak. Combo? Sklepy albo Confuse? A, sklepy. Jak mówiłem. Jeszcze nie wiem, czy będę szedł do sklepa, ale warto o tym pomyśleć. Są to my. Potrzebne, ale i tak to wykupię, bo czemu by nie. Okej. Okay. Teraz tak, czy to znów brać? Nie. A nie. Nie, nie. Proszę więc, w sumie wykupię, żeby było już. Nie, żebym ich w ogóle potrzebował. Ale okej. Okay. Wykupimy trochę tego i na 20, jak mówię. Wyjdziemy do sklepa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może trochę wcześniej, jeśli
powiedzmy jakieś inne świetne rzeczy będą zablokowane. Ale okej, już znamy dwa pakiety. Ten od krytów. Ten od tego, jak to się nazywa. Odchodzenia do sklepu. To jest dosyć istotne, bo ten... Powiedzmy ten, który teraz mam do sklepów. A po prostu jest... Nie najciekawszy. Mieliśmy tam coś jeszcze innego ze sklepami. Chciałbym też sobie sprawdzić wcześniej czy później. Ale tutaj takie... Po wejściu do sklepu następną noc masz jakieś tam bonusy, czy jak uczysz się niebieskich talentów, masz szansę otworzyć sklep. Nie. Nie jest to coś raczej, czego bym szczególnie potrzebował, czy chciał. I oczywiście kiedyś mogę zrobić jakieś fajne strategie wokół tego, ale... No, w porównaniu z tymi krytykami, to wydaje się takie nijakie, muszę przyznać. Dobra. Drogą nie wiem gdzie, ale jakoś mi się cudem udało się przyspieszyć pewność atakowania. Nie wiem, może prędkość przeładowania jakoś też wpływa na prędkość szczelenia. Albo coś innego wpływa na to. Nie mam pojęcia, naprawdę. Bo nie widziałem czego co zwiększa attack speedy. A definitywnie strzelam szybciej niż miało to miejsce na początku. Okej, 999 to jest limit monet. A wiecie co to oznacza. Idziemy do sklepa. Nie ma co po prostu marnować przyszłych monet. Tak się trochę pewnie pomarnuje, ale dobra. Teraz pytanie tylko, gdzie mam jakiegoś fajnego sklepa w okolicy? Czy wezmę to, o czym myślę, że może się przydać? Tak, tak. I teraz pytanie tylko, czy... Myślę, że zlamiłem teraz do sklepa, nie wejdę. O, jest sklep. Dobra. Wszystko. Wszystkie są fajne. Tutaj... Będzie, niech będzie. Nie. Tak, tak. Myślę, że wszystkie. Tak. Nie. Potrzebne. Tak, tak. Mining operation. Okej. Wezmę sobie, bo czemu nie? Ale... Sam teraz making train. A! Dobra, to jest to. Też mogę w sumie wziąć, bo czemu już nie? O! Postanowiłem, żeby to nauczyłem się 2500 talentów. Ale za wydanie wystarczającej sumy na talenty to nie. Teraz nie wiem, czy te main karty mogą zostać zniszczone, czy... Nie. Więc wolałbym dla bezpieczeństwa nie pozwolić, żeby cokolwiek się do nich zbliżyło. I wydaje mi się, że nawet będę w stanie, więc... Tak. Tak, chyba będę w stanie to zrobić na spokojnie. Okej. Jeden sklep i patrzcie, jak się coś zmieniło. Ktoś mi mówi, że może, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, będę w stanie jeszcze kolejny sklep odwiedzić. Nie fajnie by było, gdybym jeszcze mógł odwiedzić kilka sklepów, tak delikatnie mówiąc. I dobra. Dobra, kolejny wózek. Naprawdę mam nadzieję, że te wózki nie będą się rozpadać od ataków wrogów. A nawet jeśli będą, to trudno się jakoś to przeżyje. Właśnie, zobaczmy w sumie. Tak, wrogowie mogą wywalać mi wózki. No ale dobra, przynajmniej teraz już mam pewność, że mogą go zwalać, czyli są tu też takie delikatnie naturalne blokady, fajne. Więc tak, będę rozstawiony pewnie też defensywnie, ale nawet bez takiego stwierdzenia, że a, rozstawię defensywnie, tak są przydatne. Okej, myszę nie wiem, czy mam się przez nie przekopać, wolę nie sprawdzać. Po prostu lepiej je wyeliminować, nie lepiej jak się da. I... Wow. Od 0 do 600. Nieźle. Wezmę tylko to, co tutaj widzę. Uważam, że mogłoby się przydać. Teraz tak, to kosztuje 1, to kosztuje... Ten, a więc biorę to. I sklep. Dobra, a tak, tak, tak.
teraz tak, w sumie to nie wiem co to jest, ale niech będzie, że też tak, 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 przesuwanie, tak, 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 przesuwanie, tak, tak, tak. W sumie nawet nie muszę patrzeć na to, co tu się pokazuje, mogę wykupywać wszystko, co jest po prostu. No, świetna robota. Muszę przyznać, że te sklepy są naprawdę niesamowite. Ale dobra, nie przejmujmy się nimi. Bierzmy za to złoto. Stawiajmy minecarty dalej. Cieszmy się tym, jaką piękną tutaj rozwałkę jestem w stanie robić. Patrzcie, 0.13. Jeśli normalnie jak na tej rozgrywce, kiedy mieliśmy challenge z bycia gangsterem. Kurczę, normalnie chyba wygląd postaci zobowiązuje. No tak, definitywnie. Kurczę, świetna rzecz. Właśnie, jak już chodzi o to też o rozgrywkę, kiedy byliśmy gangsterem, to też bym zastanawiał, czy chcielibyście patrzeć na te challenge w najbliższym czasie bardziej może, czy jednak klasyczne odcinki, gdzie jest coraz to większy poziom trudności i po prostu tyle. Może jakieś ciekawe buildy klasowe i tak dalej. Jutro challenge wcześniej później będę musiał przejść, ale na razie za bardzo chcę się bawić alchemikiem, żeby myśleć o tym, żeby challenge robić. Okej, trochę wózków niestety potraciłem, ale czy jest problem na... Jeszcze się znalazłem dwa i... wyrabiam. Znowu mam maksa monet. No te wózki są tak... potocznie mówiąc, okant dopiero rozbić. A, jeszcze co tam jesteś, kolego? Łap monetkę. Nawet rzuciłem monetę, nie dobiłem. Nie zyskałem, a i tak mam nadal max. Dobra. Wezmę tylko to, co się przyda. A, czyli tak, 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 tak. Świetne rzeczy nadal. Nie mówi, że jest inaczej. Teraz... jakiś sklep, do którego trzeba iść przez krytyki. Chyba nie. No niestety. Po prostu powiedzmy sobie wprost, będę wykupywał wszystko, jak idzie, nawet nie patrzył na cokolwiek. Bo nie ma co patrzeć na takie rzeczy. Dajemy wszystko. Dosłownie bez wyjątku wszystko. Jakąś umiejkę kupiłem chyba. A cóż, zdarza się. Patrzcie, mamy ponad 100% monet. Łeła. Nie, to już jest build, którego się nie da zatrzymać. Razy dwa, bo czemu nie? Po prostu patrzmy na ten hałas i się cieszmy z tego wszystkiego, co tu się dzieje. Da, udało się. Zrobiłem to. Po raz kolejny. Teraz już w tym momencie jestem w stanie powiedzieć... 250 wrogów dało się konfuznąć w jedną noc. Ale nie zwróciłem uwagi na to kiedy, jak, gdzie i jak to możliwe. Ale i tak jestem z tego powodu zadowolony. Że się udało. Dobra, monety na maksa oczywiście. A co z nim dzieci będzie znaleźć kolejnego sklepa? I widać w nim wszystko, jaki leci. Czekaj, tylko że nie ma jakichś rzeczy, które by jeszcze spowodowały, że sklepy będą tańsze. I gdybym coś takiego znalazł, bym się zadowolił. O, jeszcze otrzymałem zapomnienie 50 tysięcy wrogów. Nie wiem, czy to jest globalnie, czy to chodzi, że tylko podczas tej rozgrywki. Tak czy inaczej, skupmy się na tym, co najważniejsze, czyli w sumie na czym. Dobra. Nie wiem, czy jest cokolwiek takiego z tych istotnego. Poza sklepami w tym momencie, więc... po prostu w sklep i nie patrzę, co się trafia, biorę wszystko bez wyjątku, naprawdę. Żeby teraz było coś, co by się nie przydało. Może inaczej. Nie wiem, czemu się tak przemieszywały rzeczy, ale... nawet jak się przemieszały, to niech tak będzie. I jakiś jeszcze inny achievement wpadł? To jest... a! Otworzyłem 4 sklepy w jedną noc przez przypadek przy użyciu tych rzadkich talentów. Powinien sklep otworzyć, ale nie. Nie ma po co. Ja naprawdę już... nie widzę sensu w jakichkolwiek tutaj rzeczach bardziej...
sam z siebie. Oj, czy mi szwankowało myszka znowu? Nie, na szczęście. Wszystko po prostu tutaj, co mogłem zrobić, też zrobiłem. Atakami spamię chyba najbardziej jak się da. Monety lecą jak głupie. Nawet nie muszę się przejmować tym, kiedy, jaką umiejętność używam, gdzie, co, kiedy, bo zawsze na wszystko mi tak będzie mi stać. Przeładowuję natychmiastowo, tak samo jak natychmiastowo wypuszczam moje pociski. Nie, jest pięknie. Jest pięknie. I tak, jeśli chodzi o to wszystko, to na podsumowanie przebiegu, bo już tutaj nic innego nie zostało, jak podsumować, powiem wow. A, i oczywiście, jako że udało się przejść i tak dalej, to spróbujemy ponownie swoich sił z nieskończoną nocą. Zobaczymy, jak tam będzie ten glitch się sprawdzał. Więc tak, jak już teraz będzie noc 20, będę musiał dopracować wszystko do perfekcji. Nie, żebym miał duże pole do manewru, ale nadal. Yep. Okej, Tak. Tego nie potrzebuję. Tak. Oczywiście, że musiało się kilka sklepów jakby nałożyć. Jakby inaczej. Dobra. Halo, myszka, ogarnij się! Wow, chyba naprawdę mi się zepsuła. Dobrze. Jeszcze dodatkowy pocisk. Pałęła. Pałęła po prostu. Ja. Naprawdę nie wiem, co ja bym powiedzieć o tym wszystkim. Przyfarciło się i to mocno, to na pewno. Tego nie mam wątpliwości, nawet najmniejszej. Po prostu nie wierzę, nawet jak tworzę sklep tak przez przypadek, że tak to roboczy nazwę. Coż właśnie jakiś talent mnie tworzył sklepa, co... Co z tego? I tak mogę zawsze coś tam wykupić, bo tak dużo mam darmowych pieniędzy jakby przy otwarciu samego sklepu. Jest kolejny talent boxer, niestety do niego nie dotrę. No i teraz mogę powiedzieć już z pełną determinacją, pełną pewnością, że nie ma żadnej przerwy pomiędzy strzelaniem non-stop. Nigdy nie będzie przerwy pomiędzy strzelaniem a tym, co się dzieje na ekranie. Nie, żeby już od jakiegoś czasu było, bo tam 0 coś sekundy to jest nic. Chciałbym ci ktoś na przykład 0,15 czy tak dalej, ale... Dobra. Pięknie. Okej, jedno co w sumie tak tylko zauważyłem, nie mogę klikać trójki, bo jak kliknę trójkę, to teoretycznie blokuje się w strzelanie na jedno mnie. Na 10 ataków, co jest i tak bardzo szybkie, więc... Słoń blokada jest bardzo krótka i mnie aż tak nie męczy, nie przeraża. Nie ryzykuję niczym tak naprawdę używając tego, ale po prostu preferowałbym tego nie robić, bo po co? Nie mogę już więcej wózków zostawić? Wow! Truly talented! Ponad 1000 killi bez zostania ugryzieniem. Zostania ugryzionym. Okej, mogę wagoniki dostawiać, teraz zostawiam, bo czemu nie? I już znowu mam maxa. Udało się, jest osiągnięcie. Za używanie ścina podczas ukończenia zwykłego przebiegu. I teraz uwaga, co my tu mamy? 5 poziom po prostu. Mastery 12 i bonus 13. Pójdziemy teraz na 13, w takim razie w następnym odcinku będziemy co? A zanim to tu. Nightmare! Zobaczymy, jak długo będę w stanie wytrwać. Możecie obstawiać spokojnie. Ja, żeby to miało jakieś szczególne znaczenie. Ale zobaczymy, ile wytrwam. W pewności, że z tego, co niestety się orientuję, smutkiem trochę, mogę powiedzieć. Prawdopodobnie są jakieś osiągnięcia za to, jak długo się przetrwa, więc tak. Jeśli nie ma jakichś konkretnych osiągnięć typu, że każdą klasą trzeba przetrwać jak najdłużej, to chciałbym bandytą po prostu wykonać czym prędzej, żeby mieć spokój. Tutaj właśnie na tym podejściu mógłbym to spokojnie zrobić i raczej bym nie miał jakichś szczególnych trudności z tym. Jak nie przegapię jakichś nietoperzy, bluetooth, czegoś innego, co we mnie szarżuje gastowo i, no, i po prostu nie zdążę nawet w to szczelić. Okej, jest za...
Dopiero teraz mam osiągnięcie za wydanie 100 zł na umiejętności? Serio? Nie, na pewno wcześniej już wydawałem. Niemożliwe, żeby to dopiero teraz powstało. Okej. Dwie linie mam dobrze strzeżone. Dwie niekoniecznie, ale... Czy to ma jakieś większe znaczenie? Nie powiedziałbym. I tak jestem w stanie szybko eliminować większość zagrożeń. Powiem, że wszystkie, bo to byłoby kłamstwem. Okej, gryzą mnie. Ale na szczęście mam takie możliwości regeneracyjne, że będzie dobrze. Okej, mam achievement za 90 sekund i wniosek, nie mogę już klikać trójki, bo za dużo wrogów leci. Kliknięcie trójki może mnie doprowadzić do śmierci znowu w tym momencie. Pomimo ilości monet, które tutaj się generują i które mnie będą leczyć. Ale tak. Ciekawe, czy za ten Eternal Nightmare, jak się to nazywa, czyli za to wszystko, co tutaj robię, dostanę jakieś dodatkowe expy, czy nie w sumie. I wiecie, co w ogóle mi się jeszcze w tej grze przydało? Tak jak teraz myślę? Chyba Endless, ale nie na zasadzie taki jak ten tutaj. Był taki, że dosłownie, że nigdy nie kończy się taka normalna rozgrywka i rozwijanie. Byłoby ciekawe. Nie, żeby to było jakieś super istotne i super potrzebne. I umarłem już z moją głupotę. Chyba kliknąłem trójkę przez przypadek. Ojoj. Szkoda. Chciałbym jak najdłużej, ale jest dodatkowy exp. 12. New Core Talent, czy będę mógł jeszcze kolejny tego talenta wybierać? O. Zabicie monetą daje 1% szczęścia? O. A tutaj rzuty monetą powodują, znaczy są odnowione szybciej i rzucają jeszcze dwie dodatkowe monety. Obie opcje są okej. Okay. I cóż, no... 7 minut, wow. Trwało to dłużej niż sądziłem, że to będzie trwać. Ale tak przynajmniej udało się. Udało się. Jak mówię, w następnym odcinku idziemy już na 13, co oznacza, że będziemy tracić jeszcze więcej HP na początku każdej nocy? A właśnie, czy to... Tak, to działa inaczej też dla proszków, już mam, że to będzie tylko. Zmyślmy monecie. Fajne, a tutaj? O, to też jest świetne. Ale dobra, to inaczej na razie nie ma to szczególnego znaczenia. Tak, będziemy tracić dużo więcej... Będziemy tracić dużo więcej życia i jest większa szansa na to, że będziemy mieć ukryte te talenty. A jeśli chodzi o to, jak działają. Ale dobra. Ja bym powiedział tylko tyle, że dziękuję wam wszystkim. Mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej. I tak tylko jeszcze wspomnę, że w wolnej chwili prawdopodobnie sobie... no, jak to się nazywało? Skończę tam po prostu Curse of Luck samemu, żeby mieć już gotowego talenta, jak będziemy wracać do maga. A może do wszystkich? Sobie nawet nie mam pojęcia, się zobaczę. Ale dobra, starczy tego, więc na razie dzięki wam wszystkim, no i trzymajcie się, hej hej!